Niedługo zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ustawy antykryzysowej, regulujące m.in. zasady nowe zawierania umów na czas określony. W związku z tym należy pamiętać, że nie zwracamy uwagi na krotność zawieranych umów na czas określony, tylko na czas, długość, w ciągu której będą one trwały. Nowa ustawa przewiduje, że w ciągu 24 miesięcy można zawierać dowolną ilość umów na czas określony i to nie oznacza z automatu przekształcenia umów na czas nieokreślony. Jednakże przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zawierając umowę z pracownikiem po przekroczeniu tego limitu 24 miesięcy, z mocy prawa taka umowa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony. W związku z tym pamiętajmy, ażeby zwracać uwagę na nowe zasady zawierania umów na czas określony. Jeżeli pracodawca zawarł z pracownikiem umowę, która trwa dłużej niż okres obowiązywania ustawy antykryzysowej, to może być o tyle spokojny, że przepisy nowe nie będą miały do takich umów na czas określony zastosowania. Natomiast badajmy i zwracajmy uwagę na te umowy, które będą wielokrotnie na krótkie okresy czasu zawierane w ciągu obowiązywania nowej ustawy.